Okej. Dzisiaj krótki program, to będzie filmik Zapraszam Was do Lumpeksu, zabieram Was do Lumpeksu. Będzie to Lumpeks w Krakowie, Biga w Łagiewnikach, taki duży sklep. No i oczywiście na początku proszę Was o subskrybowanie mojego kanału, wciśnięcie sobie przycisku powiadomień, ażeby dostawać wiadomości o nowościach oraz polubienie. Kochani, teraz przechodzę już dalej. Dlaczego dzisiejszy filmik jest krótszy? Kręcę na bieżąco cały czas stylówki luksusowe do niedzielnego programu, który będzie relacją z całego tygodnia. Także jest trochę z tym roboty. Prócz tego jeszcze mam wyzwanie, które też dokumentujemy zdjęciowo, więc jest troszkę pracy na bieżąco. Dlatego dzisiejszy program właśnie to jest zwiedzanie Lumpeksu, krótka recenzja Lumpeksu. No i pokażę Wam kilka rzeczy, które kupiłam w tym właśnie Lumpeksie. No i zobaczcie tutaj, zaczęłam filmować, jest to bardzo duży sklep. Zaczęłam od działu z wyceną, bo to są dwie części, tam ten Lumpeks jest podzielony na dwie części. I powiem Wam, że o ile jest tam naprawdę dużo rzeczy, bardzo dużo, jeżeli szukacie rzeczy takich odpowiedników z sieciówek, bluzek i nie jesteście jakoś bardzo wybredni, jak chodzi o skład materiałowy i tak dalej, no to ta część na wycenę jest naprawdę duża, jest duży wybór, duża różnorodność krojów i tak dalej. Ceny są takie średnie, powiedziałabym, nie są jakieś zbytnio wygórowane, chociaż powiem Wam, że te rzeczy vintage, które tam są, bo też jest taki wydzielony dział vintage, są bardzo drogie. Naprawdę są bardzo nierozsądnie drogie w stosunku do ich wartości, bo to nie są jakieś z przepięknych materiałów rzeczy, najczęściej to są jakieś takie rzeczy z lat 80., które akurat teraz są modne i moim zdaniem dawanie 160 zł za jakąś kurtkę z ortalionu, czy tam nawet 80 zł, no to jest naprawdę wysoka cena i no nie polecam Wam, jak chodzi o takie łowy. Lepiej szukajcie w takich rzeczy właśnie w małych lumpeksach, które są po prostu nie nastawione na handlowanie vintage, tylko wyszukiwać tam takich perełek vintage. Natomiast, no właśnie, mówię, jeżeli szukacie rzeczy takich sieciówkowych, jest dużo rzeczy poliestrowych, jest dużo rzeczy takich niby modnych, ale no mnie te rzeczy w ogóle nie interesowały, więc tak tylko przejrzałam, przeszłam przez sukienki, ale nic mnie nie zainteresowało i poszłam na wagę, bo na wadze najczęściej tam mi się udaje znaleźć coś fajnego, bo czasem chodzę do tego lumpeksu. I powiem Wam, że obsługa jest tam bardzo sympatyczna, nigdy nie miałam tam żadnych problemów, nie zwracają nawet uwagi, jeśli się tam tak filmuje dyskretnie. Także po prostu ta wagowa część mnie bardziej interesowała. Jest dużo rzeczy już zniszczonych i takich no naprawdę niemodnych i tak dalej, ale jest też naprawdę można znaleźć fajne perełki. Ja tutaj tam widać oglądam sukienki, jakiś taki żakiet cekinowy, całkiem fajnej jakości, dobrej marki. No ale akurat nie byłam na kupnie czegoś takiego. Znalazłam fajne sukienki. Znalazłam jedną fajną sukienkę, którą zaraz zobaczycie w przebitkach już z garderoby, z przymierzalni. No i powiem Wam, że czasem wyszukuję właśnie tam też jakieś torebki, żakiety, płaszczyki można kupić takie vintage'owe. Nie na tym dziale z vintage, tylko właśnie na wadze. To Wam bardziej polecam, bo można coś ciekawego wyhaczyć za naprawdę niewielkie pieniądze. Cena na wagę nie była jakaś wygórowana. No i zobaczcie, tutaj już przebiteczki z przymierzalni. Pierwsze przymierzam taką sukienkę. Bardzo ciekawa sukienka, niestety z poliestru. Gdyby ona była naturalnej, chociażby wiskozy, to bym się nią zainteresowała, bo fajny zestaw kolorów, takie błękito, fiolety i bardzo ciekawy krój. Nawet bym się podjęła zmniejszenia tej sukienki, bo tam trzeba by troszeczkę zrobić zaszewki, bo to na mnie o dwa rozmiary za duża była sukienka. Ale naprawdę ciekawa, ciekawie zrobiona sukienka i chyba, nie jestem pewna, ale chyba firma Next albo Only. Może tam uda mi się pokazać metkę, jeśli nie, no to będziecie musieli mi wierzyć na słowo. Jedna z tych marek na pewno, one mi się czasem mylą. No i w każdym razie nie wzięłam tej sukienki, później mierzę też taką bluzeczkę turkusową, taką jasno-miętową bardziej. Z koronkami, ale w końcu stwierdziłam, że nie biorę jej, chociaż była bardzo tania, bo tam wychodziła chyba z 1,5 złotówki, ale stwierdziłam, że no jednak w miejscu biustu miała prześwit tej koronki, no i to jest bardzo niepraktyczne, no bo co włożyć, żeby to nie wyglądało niesmacznie, jakieś, zawsze będzie widać trochę biustonosza czy czegoś, no więc po prostu zrezygnowałam z tej bluzki.
później mierzę spódnicę, którą mam zresztą na sobie i zobaczcie, że całkiem spoko wygląda. Ja tą spódnicę potrzebuję do wyzwania i zobaczycie ją w wyzwaniu w jednej ze stylówek. Jest naprawdę spoko spódnica i zapłaciłam za nią jakieś grosze, dosłownie 2 czy 3 złote. Bawełna z elastanem, ale superowa spódniczka. Jest bardzo obcisła, ale jest wygodna, bo ona ma właśnie ten elastan, ma ciekawe marszczenie z tyłu, to można tutaj zobaczyć. I oczywiście trzeba mieć cielistą bieliznę, bo jest, wiadomo, każdy prawie biały ciuch bez podszewki będzie trochę tam prześwitywał, ale materiał jest dość gruby. No i spodobał mi się ten detal i całkiem fajny krój, taki podkreślający sylwetkę. Także wzięłam tą spódniczkę, naprawdę jakieś grosze kosztowała, dosłownie. No i moi drodzy, właśnie dzisiaj taką stylówkę tu Wam pokazuję z tą spódnicą. Moja ta taka bluzka Hollister, torebka vintage, moje ukochane włoskie takie ciżemko balerinki i właśnie one łączą żółty i biały, dlatego się zdecydowałam na to połączenie. Ale podoba mi się to połączenie, jest fajne. Jest ciekawe. Nie wiem, czy de facto nie włożyłabym jakiejś lekkiej narzutki na to, żeby się nie czuć taka obnażona z tym dopasowanym krojem spódnicy, ale na razie pokazuję Wam tak, bo mi się podoba to zestawienie. No i później mierzyłam jeszcze bluzę vintage, którą wzięłam. Jest przefajna ta bluza. Zobaczcie, ja tutaj nawet jest w praniu, więc nie będę Wam pokazywać na żywo, ale to jest taki nietoperz z różnych wiskozowych, jedwabno-wiskozowych skrawków, uszyty taki patchwork trochę, w świetnym kolorze, naprawdę zobaczcie, przepiękny kolor. No i to można spiąć paskiem, to można nosić do właśnie jakichś obcisłych spodni, leggingsów, czy nawet tego typu spódnicy wąskiej, która będzie podkreślać sylwetkę u dołu, ale bardziej będzie mi się to na pewno do spodni podobało, takich obcisłych. No i to jest świetne, naprawdę przepiękne, takie artystyczne, bardzo piękny kolor i można tutaj zaszaleć artystycznie z tą bluzą, także jest naprawdę fajne i też zapłaciłam za nią chyba 5 zł, no nawet nie, chyba 3-3,5 zł. Coś takiego, każda obydwie te rzeczy kosztowały chyba po 3 zł, tak. No i jeszcze jedna rzecz, którą wzięłam, to torebka, którą już Wam pokazałam. No i moi drodzy, kupiłam przesuperową torebkę i ona była na wagę. Nie wierzę w to, naprawdę. Włoska torebka ze skóry, przesuperowa. Mi się bardzo podobają tego typu klasyczne torebki. Zobaczcie, tutaj jest taka metka made in Italy, vera pelle, czyli tam skóra naturalna, świetnie wykończona w środku takim zamszem. Fajna w ogóle wielkość. Ja myślę tylko o dokupieniu sobie też do tej torebki jakiegoś łańcuszka albo paska. W ogóle tu się rozpina też. Można ją tutaj i poszerzyć, i sobie właśnie spiąć, zwężyć. I zobaczcie, jakie ma śliczne detale ta torebka. Ma tutaj takie warkocze jakby zaplecione z tej skóry na wierzchu. Takie tutaj jakby w kształcie podków są te uchwyty. No super jest, po prostu super. I nie wiem, czemu nikt jej nie wziął. Trochę ją zapastuję, bo takie drobne ryski są na niej, ale w ogóle tak to jest w ogóle niezużyta. Nic nie ma przetartego. Naprawdę prześliczny kolor skóry, taki fajny, przyjemny, ciepły brąz. No i to jest coś bardzo uniwersalnego na jesień, na zimę, może na lato nawet też. Jeżeli będę miał jakiś brązowy pasek, czy ubranie w bardziej takich ziemistych kolorach, też super, no. Na zmianę z Vuittonem może być do tych stylówek takich właśnie w kolorach beżu, brązów. No i bardzo mi się podoba, jestem mega zadowolona, chyba wyszła 15 zł ta torebka, czy 14 nawet. W każdym razie za całe zakupy zapłaciłam 20 zł w tym lumpeksie, więc bardzo opłacało się to wyjście, niedużo kupiłam. No i tak jak mówię, dla mnie te wycenione rzeczy tam są mało atrakcyjne, nic tam specjalnie mnie nie interesuje zazwyczaj, natomiast właśnie te wagowe rzeczy zawsze bardziej mnie pociągają i często znajduję tam jakieś takie pojedyncze, fajne perełki, na przykład buty. Ja tam nawet pokazywałam jedne takie buty jednego projektanta, którego już mam buty vintage'owe. I super buty, tylko na mnie były trochę za małe, ale bardzo fajne na obcasie, jak ktoś jest w pobliżu i macie taki mały 37, duży, większy 36, 36,5, to te buty tam pewnie dalej są. Ale są naprawdę fajne i jakościowe i super, w super stanie. Kochani, żegnam się już na dzisiaj z Wami, bo to jest, jak chodzi o moje zakupy i ten program o tym wyjściu do lumpeksu, to tyle. I już w niedzielę zapraszam Was na stylóweczki w stylu milionerów.
Będzie fajnie, na pewno będzie fajnie, bo mam z tym dużo frajdy, kochani. Do zobaczenia, pa!